Jak to Michał powiedziałeś, tylko ocenzuruj swoje słowa. To powiem w skrócie, próchnica. Próchnica, tak. Nie, no że taki mały przebiega, takie rzeczy. Tak, bo tutaj druga część Kia Sportage. Auto przyjechało do nas nierówną pracą w silnikach. Widzieliście w pierwszym odcinku, jak już zaczęliśmy demontować głowicę, bo wszystko wskazywało na to, że no nie ma kompresji na jednym cylindrze. I tak jak tutaj w poprzednim filmie obiecaliśmy, głowica jest demontowana i właściciel ma dużą zagwóstkę, się to mówi, co dalej robić. A nasza teoria się ani jedna nie sprawdziła. Z tego, co mówiliśmy w poprzednim filmie. No bo jakby mówili, że tak. Że zawór podparty. Że zawór podparty, tak. No mógł być podparty na chwilę. No i co, zanim przejdziemy może do samej głowicy, pokażemy, dlaczego właściciel ma tutaj dosyć duży problem do przespania. Auto ma przejazd 140 tysięcy. Olej brało, bo tutaj właśnie powiedział, że na 10 tysięcy kilometrów rząd wielkości to był w granicach 5 litrów. Dodatkowo krótkie odcinki i dodatkowo, tak jak tutaj wspominaliśmy, jest instalacja gazowa. I tak, tutaj żeby zrobić ten, może chyba, że przejdziemy do głowicy, pokażemy co się stało, to będzie łatwiej tutaj opowiadać o wszystkim. Tak, tutaj na zlewarce mamy głowicę. Co Michał mi wysłałeś? I czy popatrzcie, bo pytałeś się mnie, czy na pewno my mierzyli kompresję dobrze. Chcę, żebym ci powiedział, że dwoma urządzeniami, czyli urządzenia są dobre. Czy nie, że po prostu się pytałem, czy było diagnozowane. Tak. Nie, w ciemno ci powiem, węził, targaj tą głowicę. Zobaczmy, zawsze coś się znajdzie w takiej głowicy. Klient płaci. Tak, i tak, tutaj tak były nasze podejrzenia. Znaczy podejrzenie było, że zawór będzie podparty tym nagarem. Teraz będzie lepiej ten nagar wydać, jakbyśmy tylko z drugiej strony. Tak, gdybyśmy je przestawili delikatnie wszystko. O. Musisz wjechać tak z lampeczką. Masz lampkę? Nie masz lampkę. Mam lampkę. Jeszcze się nauczył i jeszcze nie pamiętam. No ale widać, o, wyostrzyło. Widzicie, jak były zawory oblepione. I na którym to było? Czekaj tutaj. Na drugim. No i tutaj. Ale żeby było śmieszniej, to oblepione sący, a uwalone wydechowe. No. Podzielili się. Podzielili się. I tutaj widzicie, brakuje nam kawałek zaworu. Nawet dwa. Nawet dwa kawałki. Tutaj jak śledzicie nasz kanał, to widzieliście, że w czym to było? Tak samo? AWO. W AWO też bardzo z niskim przebiegiem też, tylko tam brakowało jednego kawałka, tak? Ale większego. Ale większego. I tutaj przez to, że ten zawór, nie będziemy już robić próby szczelności, bo nie ma sensu dmuchać, bo tutaj widzicie, że kawałek go brakuje. No i przez to auto nierówno pracowało. Czyli mamy tutaj skutek, tak? Bo też trzeba teraz znaleźć przyczynę. Bo według mnie przyczyna będzie instalacja gazowa połączona z poborem oleju. A też jak wiadomo, temperatura spalania gazu jest większa niż temperatura spalania benzyny. A do tego jeszcze dodając olej, no to temperatura musiała być znaczna. Tak, i tutaj widzicie teraz, że mamy już przyczynę, czyli diagnoza została potwierdzona po demontażu, czyli na pewno ten samochód, czy byśmy robili płukanki, czy byśmy zalewali czymś, ropowali cylindry jakimiś ceramizery, nic by to nie pomogło w tym przypadku. Chyba, że beton wpłynie. Chyba, że beton wpłynie, tak, albo lepiej. Przejdziemy teraz powrotem do samochodu. I tak, jaką właściciel miał tutaj, ma zagwózdkę i ma o czym myśleć? O coś Michał jeszcze przyniósł. Nie, idę obrócić głowicę, żeby nie spadł. A, idzie obrócić głowicę. Bo tak, tutaj jak pobierało olej, jak tutaj widzicie, dół. Tutaj też tutaj Michał stwierdził, że ten kolor jest taki niepokojący na końcu. Dół silnika na pewno przy tych objawach pasuje albo powinien iść do regeneracji. Czyli demontaż,
oddajemy do firmy, co się zajmuje regeneracją, mierzą dokładnie, sprawdzają, regenerują, oddają nam zregenerowany dół. Do tego drugiej firmy idzie głowica, którą też regeneruje, sprawdza, naprawia. Nowy rozrząd, nowe uszczelki, a wiecie, że rozrząd i uszczelki raczej na 90% będzie tylko dostępne w ASO. Do tego przy demontażu dołu mamy na wierzchu sprzęgło, czyli pasowałoby wymienić też sprzęgło. Kolejna usterka, którą tutaj znaleźliśmy, to pokażemy może. Popatrzcie się, jak wyglądają końcówki zryskiwaczy. Tutaj wyłoszczę. Są spieczone, są pozalepiane. Wszystkie chyba, nie? No raczej tak. Druga jest mokra, no bo nie było spalania na niej. I tak, tak tutaj szybko liczyliśmy z właścicielem. Na portalu aukcyjnym jest jeden silnik podpisany jako fabrycznie nowy, czyli goły słupek. On kosztuje w granicach 15 tysięcy. Dokładnie nie wiem, czy 15-400, czy jakieś wysyłki, mniejsza z tym. Do tego musimy na pewno kupić wszystkie nowe uszczelki i musimy te wtryskiwacze oddać do sprawdzenia. Jeżeli są dobre, to do czyszczenia, a jeżeli są niedobre, uszkodzone, to trzeba kupić nowe. Trzeba wszystkimi płynami zalać, trzeba nowe sprzęgło założyć, czyli koszty są duże. Jak liczyliśmy, no tutaj możecie skalkulować, jakie są koszty. Jak liczyliśmy regenerację, dół, około, liczymy, możecie się nie zgadzać, możecie się zgadzać, około piątki wysłanie dołu z regeneracją. Może to być 3, może być 5. Dlatego no lepiej. To raczej będzie już 5. Szlifowanie i nadwymiar. Tak. Tutaj widzicie, tak jak Michał wspominał, popatrzcie się. Silnik też na rozgranym pukał. Latające tłoki. Latające tłoki. Koreańskie latające tłoki. Czyli tutaj liczmy piątkę, za głowicę liczmy nawet 1500, za rozrząd liczmy z tymi uszczelkami 2000, za sprzęgło nie wiem ile tu może kosztować 1000, to nie pił, nie jadł, już jest dobra dycha bez żadnej robocizny. I mamy dalej silnik regenerowany. Tak, ale w teorii wiemy jak regenerowany. Wiemy jak regenerowany, tak. I możemy kupić też silnik używany, który też nie wiemy w jakim będzie stanie, bo tutaj przy przebiegu 140 tysięcy nie jest duży przebieg, natomiast jak widzicie, co potrafiło się tutaj wydarzyć, chyba że licznik jest skręcony, no to tutaj już tego się nie dowiemy. Właściciel poprosił o czas na namysł, no bo oczywiście też możemy tylko ten oddać głowicę, zrobić samą głowicę, założyć stary rozrząd, po taniości to bez gwarancji zrobić i właściciel też może sobie tym autem dalej jeździć, tak? Też taką oczywiście opcję mu przedstawiliśmy, tylko jest świadomy, że dół jest do roboty, olej mu pewnie będzie brało tyle, co brało, chyba że będą mega tam uszczelniacze już zniszczone, no to może się to pomniejszyć, może się to powiększyć, tego nie przewidzimy. I też ma taką opcję, że robimy tylko głowicę, zakładamy nową uszczelkę pod głowicę, stary rozrząd, inne uszczelki nowe, składamy, zalewamy pływami i autem dalej jeździ, tak? Też jest taka opcja, dlatego opcji jest kilka. Tutaj jest świadomy właściciel, potrzebuje czasu na namysł, dostał. Piszcie w komentarzach, co wy byście w tym przypadku zrobili, jakie jest najrozsądniejsze rozwiązanie i czy ten silnik ma faktycznie tyle, co ma. Ja myślę, że ma. Że ma, ja też, bo też widzieliśmy dużo tak przy tym przebiegu i też już były podobne problemy. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.